Ale już kolejne punkty, drodzy Państwo, wymagają głosowania i dlatego proponuję w imieniu zarządu, jeszcze zanim zgłoszę propozycję, to dodam, że dotychczasowy punkt numer 5 zyska numer 4, a więc podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2014 rok, remont żłobka samorządowego, to będzie punkt 4. I proponuję, drodzy Państwo, w imieniu zarządu wprowadzić jako punkt 5 podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 32397 Rady Dzielnicy 14 w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 6 w imieniu zarządu proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? To ręce zostały z poprzedniego głosowania, jak widzę. Ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 7 również w imieniu zarządu proponuję wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńcowych skwerów wraz z małą architekturą w 2014 roku. Ktoś z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Teraz zgłoszę 4 wnioski do projektu porządku obrad, które zostały złożone przez 3 przez Komisję Edukacji, 1 przez Komisję Praworządności. Muszę wyjaśnić, że zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie tych punktów do projektu porządku obrad, bo zgodnie ze statutem zgoda wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej jest niezbędna, żeby takie punkty zostały wprowadzone do projektu porządku obrad. I najpierw proponuję w ślad za wnioskiem Komisji Edukacji wprowadzić do projektu porządku obrad punkt podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy 14 na 2014 rok remonty placówek oświatowych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Kolejny wniosek Komisji Edukacji to jest wprowadzenie punktu podjęcia uchwały w sprawie uściślenia zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 14 na rok 2014 z zakresu edukacji. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 10 i tutaj również wniosek Komisji Edukacji proponuje podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy 14 na 2014 rok w zakresie prac remontowych żłobków. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Natomiast na wniosek Komisji Praworządności proponuję wprowadzić jako punkt 11 podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 33/425 w sprawie podziału środków na zadanie powierzone Bezpieczny Kraków na 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Teraz w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 12 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy 14 na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Czy ktoś jest przeciw?
Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 13 proponuję podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Ktoś jest przeciw? Czy ta ręka została zgłosowana? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 14 w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 15 w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek położonych w rejonie ulicy Gałczyńskiego i Narciarskiej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 16 proponuję w imieniu zarządu również wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 17 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie uwag do projektu nowego statutu dzielnicy 14, dzielnicy od 1 do 18 miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Czy ktoś, drodzy Państwo, z Państwa radnych chciałby jakieś wnioski do porządku obrad jeszcze składać? Nie widzę, w związku z czym w wyniku wprowadzonych zmian informuję, że dotychczasowe punkty numer 6, a więc informacje przewodniczących komisji problemowych, zyskuje numer 18. Informacje zarządu 19, sprawy bieżące 20, oświadczenia i komunikaty 21, zamknięcie obrad sesji 35 sesji Rady Dzielnicy nadzwyczajnej sesji. Tutaj będzie poprawka, zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy 14 jako punkt 22. Drodzy Państwo, teraz poddam pod głosowanie projekt wraz z prowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i według tego porządku obrad będziemy teraz sobie procedować. Drodzy Państwo, był wyłożony zgodnie ze statutem protokół z ostatniej sesji. Czy jakieś uwagi są do protokołu? Nie widzę żadnych uwag, w związku z czym protokół uznaję za przyjęty i zostają przeze mnie podpisane. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 4. Podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego nowego zadania priorytetowego pod nazwą remont żłobka. Remont żłobka numer 12. Drodzy Państwo, tutaj zmieniamy zakres do tej pory z kwoty 20 tysięcy, którą przeznaczyliśmy na remont żłobka na 2014 rok. Część planowaliśmy przeznaczyć na remont magazynu spożywczego, część na dostosowanie do przepisów PPOŚ. Natomiast no, jest prośba ze strony dyrekcji żłobka, aby zwiększyć, aby całkowitą kwotę przeznaczyć na dostosowanie tej placówki do przepisów PPOŚ, bo z opinii, którą żłobek otrzymał, wynika, że no, wiele tutaj działań, prac remontowych, dostosowawczych muszą zostać przeprowadzone. No i teraz walczymy również o to, żebyście Państwo mieli świadomość, że staramy się przedłużyć ten okres, bo Pani Dyrektor otrzymała chyba do końca 2013 roku. Natomiast staramy się przedłużyć jeszcze o 2 lata realizację tych wytycznych, które otrzymała Pani Dyrektor, no tak, żeby żłobek mógł dalej funkcjonować. Natomiast no te wytyczne, które otrzymała, te zobowiązania, te zalecenia
no, wymagają określonych kosztów finansowych, których nie jesteśmy w stanie jako dzielnica ponieść. Dlatego też potrzebujemy więcej czasu, ale pierwszym krokiem w tym kierunku, aby dostosować tą placówkę do wymogów, jest właśnie zwiększenie środków finansowych właśnie na ten cel i przeznaczenie całej kwoty 20 tysięcy złotych na przyszły rok właśnie na dostosowanie tej placówki do przepisów PEPOŚ. Czy Komisja Edukacji opiniowała ten projekt uchwały? Opiniowała. Żłobek, remont żłobka na 2014 rok. Pozytywnie opinia, pozytywnie dziękuję bardzo. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt, drodzy Państwo, to jest punkt 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 32/397 w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. No tutaj wydaje się, że uchwała jest oczywista. Po prostu na to zadanie otrzymaliśmy 300 zł więcej, no i przeznaczamy je po prostu, pokazujemy je w tej uchwale, przeznaczamy je na ZSO numer 14, tak więc nie wiem, czy wiceprzewodniczący chciałby coś uzupełnić, ale chyba. Tak, słowem uzupełnienia mogę tylko dodać tyle, że w tym roku te środki, które były przeznaczone na takie doraźne modernizacje infrastruktury sportowej, zostały przez nas przeniesione na zakup hali pneumatycznej. Stąd jest taka sugestia, żeby te dodatkowe środki na przyszły rok zwiększyć o te 300 zł, które i tak są kwotą nieznaczną, a o tyle uzasadnioną, że w planie tegorocznym niewiele nam się udało zrealizować ze względu na ten zakup, o którym właśnie mówiłem. Dziękuję bardzo. Czy Komisja Kultury opiniowała? Taka opinia, panie przewodniczący? Pozytywnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń dyskusji, w związku z czym ją zamykam i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. I tutaj, drodzy Państwo, już ustalamy ostateczną listę zadań powierzonych na ten rok, na przyszły rok, listę rankingową. Wychodzimy od pierwszego zadania, to jest takie miękkie zadanie, czyli dofinansowanie tego turnusu dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z dzielnic od dzielnic 14 do 18, kwota 5 tysięcy. Drugim zadaniem, na które planujemy przeznaczyć środki, no to jest dostosowanie podjazdu, budowa wejścia wraz z podjazdem do szkoły podstawowej nr 52, więc to, o co zabiegamy od dłuższego czasu, jak wygląda wejście do szkoły 52, każdy z Państwa wie, natomiast chcemy przy okazji tego zadania środków finansowych, które dysponujemy w ramach właśnie zadań powierzonych, przeznaczonych na ten cel, chcemy również no, wybudować tutaj wejście do szkoły podstawowej nr 52. No i kolejnym, ostatnim zadaniem jest przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w przedszkolu numer 185. Takie są propozycje zarządu. Chciałem zapytać komisję o opinię w tym zakresie. Komisja Edukacji i Komisja Pomocy Społecznej były tutaj, na te dwie komisje była zadekretowana uchwała. Czy komisje opiniowały? Czyli tu będzie montaż finansowy obejmujący dwie pule, priorytety i powierzone, żebyśmy w jednym roku budżetowym zamknęli. No najlepiej by tak było, tym bardziej, że przetarg najprawdopodobniej pozwoli jeszcze uzyskać jakieś oszczędności, czyli ta kwota, o której pan przewodniczący mówi, być może będzie mniejsza. Rozumiem, pozytywna opinia, pani Aniu, też pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, drodzy Państwo. Nie widzę zgłoszeń, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy, drodzy Państwo, do
do punktu 7, to jest przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą. Tutaj, drodzy Państwo, to jest również kontynuacja dotychczasowej listy. Musimy określić ostateczny jej kształt. No i tu są te zadania, które były na liście, która do tej pory była Państwu przedstawiona. No i tutaj taką najważniejszą pozycję, jeżeli chodzi o przyszły rok, no to jest budowa czy też zagospodarowanie terenu przy ogrodzie Nowej Huty pomiędzy parafią Świętego Brata Alberta, ZSO, a spółdzielnią mieszkaniową, bo przypomnę, że uchwałą z 14 grudnia 2012 roku zabezpieczyliśmy na ten cel 92 tysiące w ramach wieloletniej prognozy, wieloletniego planu finansowego miasta, no i część tych środków zostanie na to przeznaczona, natomiast pozostałe środki, tak jak jest zapisane w liście, a więc bieżące utrzymanie ogródków, i tutaj będziemy w ramach tej puli realizować to, co miesiąc jest realizowane, a więc firmy utrzymaniowe, i będziemy sprawdzali, jak wywiązują się ze swoich obowiązków. Przy czym będziemy chcieli tutaj jednak położyć większy nacisk właśnie na egzekwowanie przez ZKID wobec tych firm ich obowiązków, bo no, mamy tutaj pewne zastrzeżenia i wątpliwości co do tego, czy wywiązują się one z tych obowiązków w sposób prawidłowy. I potem kolejne zadania to jest ogrodzenie ogródków jordanowskich, doposażenie, zakup i montaż ławek, i to są wszystko zadania, które będziemy realizowali według wskazań dzielnicy, a więc to Państwo radni będziecie określali, które ogródki jordanowskie zostaną objęte tym zakresem. No i pozostałe to jest budowa ogródka przy Gałczyńskiego, wykonanie i uzyskanie ulicy P. Sołtysowskiej i dokumentacja na ogródek jordanowski przy 26, natomiast no wiadomo, że to jest jak w jakimś tam stopniu melodia przyszłości ze względu na ograniczone środki finansowe. No i tradycyjne zadania, więc porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja drzew, nasadzenie i bieżąca konserwacja tablic informacyjnych również się tutaj znajduje, natomiast szukamy takiego rozwiązania, które no, w końcu pozwoli nam się uporać z tym problemem, no, jakim są tablice, co by nie mówić, będące naszą wizytówką. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, i Komisja Ochrony Środowiska, i Komisja Zagospodarowania przeopiniowała ten wniosek. Pozytywnie Komisja, a Komisja Zagospodarowania, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, i otwieram, drodzy Państwo, dyskusję Pani Ania Moksa, bardzo proszę. To jest ten koło Orlika, cały czas go trzymamy tutaj, jak był w obwodzie. To jest dokładnie to samo, co było, tylko to samo, co było. Tak, znaczy ogrody doszły, no bo ogrody doszły jako konsekwencja uchwały, którą podjęliśmy, gdzie wnioskowaliśmy o zabezpieczenie tych środków do WPF, no bo tam zmieniła się ustawa finansów, i teraz no, niestety nie można tak, jak kiedyś to było, że dzielnica dawała na dokumentację, walczyliśmy o pieniądze w mieście, teraz miasto oczekuje od nas, że zagwarantujemy cały cykl realizacji danego zadania, no i stąd też jesteśmy tutaj zobowiązani właśnie do gwarantowania tych środków. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Chyba, że tam rękę widzę. Jurek, za tobą? A, nie, to Witek się... Przepraszam bardzo, źle zinterpretowałem. Zamykam dyskusję, drodzy Państwo, i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta, i przechodzimy do punktu 8. I tutaj już oddaję głos przewodniczącemu Komisji Edukacji, bowiem jest to projekt złożony przez Komisję Edukacji. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Ponieważ nie zawiło, to nie dano, to jest potem na
pismo pójdzie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję całej komisji za wielką pracę, jaka została wykonana przy tworzeniu tej listy rankingowej. Dodam, że zarząd oczywiście pozytywnie zaopiniował projekt uchwały przygotowany przez Komisję Edukacji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Tutaj również oddaję głos przewodniczącemu Komisji Edukacji. Projekt uściślenie zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 14 na 2014 rok z zakresu edukacji. Rozumiem. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Również tutaj dziękuję za pracę komisji i zarząd zaopiniował ten projekt uchwały pozytywnie. Otwieram, drodzy państwo, dyskusję. Nie widzę zgłoszeń z dyskusji, w związku z czym zamykam ją i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy projekt tej uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy 14 w zakresie prac remontowych żłobków. I tutaj jeszcze raz oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Edukacji. Jeżeli chodzi o żłobki, zostało nam na kwotę 2180 zł. Na prośbę dyrekcji przeznaczyliśmy tę kwotę na dostosowanie budynku żłobka do wymogów przeciwpożarowych. To jest konieczne. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dodam, że zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Pan Witold Dekielski. Przepraszam, ja głosuję. Aha, już państwo do pani Ania Moksa. Ja chciałam zapytać, to nie wystarczy. Nie. Ale znaczy starczy na to część zadania, natomiast tam jest zapotrzebowanie chyba 90 tysięcy, około 100 tysięcy z tego co ja rozmawiam z panią dyrektor. Tam rozmawiamy z radnymi miasta, żeby, bo jest to problem, który nie dotyczy tylko tego żłobka, żeby miasto wyasygnowało jakąś pulę środków, które mogłoby przeznaczyć właśnie na wszystkie żłobki, które mają z tym problem, żeby dostosować, no bo ze środków dzielnicowych nie jesteśmy w stanie na pewno w tym okresie czasowym, który jest niezbędny, aby dostosować, jakie jest zapisane w decyzjach. Także na pewno nie wystarczy. Część zrealizujemy, natomiast na całe dostosowanie żłobka, no to niestety jeszcze zbyt mało. Pan Paweł Myśtowicz się zgłaszał, czy już głosował? Aha, okej, rozumiem. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy projekt tej uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały w sprawie podziału środków na zadanie powierzone Bezpieczny Kraków na 2014 rok. I tutaj oddaję głos przewodniczącemu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego panu Zbigniewowi Ulmańcowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, korekta działa się w stanowisku Wydziału Bezpieczeństwa
bezpieczeństwa za kluczowe możemy na tak. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Nie zaakceptował prośby Urzędu Komisariatu o zakup specjalistycznych latarek. W związku z tym kwota 4000 zostaje przekazana na dodatkowe patrole, gdzie po uzgodnieniu z wydziałem wydział w tym momencie nie będzie robił podgórkę i akceptuje to. Także taka jest decyzja komisariatu, komisja w pełni popiera. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, dziękuję za przygotowanie projektu uchwały i oczywiście dodam, że zarząd ten projekt uchwały zaopiniował pozytywnie. Otwieram dyskusję, drodzy Państwo. Nie widzę zgłoszeń z dyskusji, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. To będą dzienne patrole. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu w sprawie zmiany w planie finansowo-rzeczowym Rady Dzielnicy 14 na rok 2013. Drodzy Państwo, no musimy jeszcze szukać oszczędności tam, gdzie jest to możliwe, abyśmy mogli zakupić niezbędne jeszcze w tym roku zakupy materiały i wyposażenie do naszego biura, a więc to wszystko, co jest niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować, obsługiwać sesje i pracę organów Rady Dzielnicy 14. No i tutaj stąd też jest propozycja, aby 250 zł przenieść z paragrafu dotyczącego zakupu usług remontowych. Natomiast 100 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przy czym jest tutaj jeszcze autopoprawka i tutaj będziemy przenosili dodatkowe 100 zł z zakupu telekomunikacji tutaj ruchomej sieci publicznej, oprócz ruchomej sieci publicznej jeszcze w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Tak więc uda nam się, miejmy nadzieję, na ten cel przeznaczyć 450 zł, co powinno nam wystarczyć do końca roku. Taką oczywiście, drodzy Państwo, mamy nadzieję wszyscy. Otwieram dyskusję, drodzy Państwo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Pani Ania. A przepraszam, jeszcze komisja. Tak, tak. To dopiero od roku 2015, jeżeli statuty wejdą. Ja dzisiaj na sesji słyszałem niezbyt pochlebne opinie Rady Miasta na temat dzielnic. W ogóle to był jeden z radnych PiS-u, w ogóle był za zlikwidowaniem takiej formy samorządności. Ale my rozmawiamy teraz o planie finansowym, a nie o jakichś projekcjach, a nie projekcjach radnych miasta. Zmiany na pewno będą. To już, to nie było. Drodzy Państwo, czy jakieś zgłoszenia w dyskusji na ten temat? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 13. Tutaj jest uchwała w sprawie anulowania harmonogramu, który zakładał właśnie sesję w dniu jutrzejszym. Również w listopadzie, 14 listopada, a więc w czwartek, najprawdopodobniej będzie 13 listopada, złamy na 13 listopada, to jest środę, ale 13 grudnia utrzymamy, bo to jest piątek, nasza sesja świąteczna, być może data niefortunna, bo 13 grudnia to jest rocznica prowadzenia stanu wojennego, ile dobrze pamiętam, ale... Ja ty pamiętam. Znaczy, ja pamiętam tylko z historii, bo miałem 2 miesiące, niecałe. Tak więc, drodzy Państwo, jest taka propozycja zarządu. Otwieram dyskusję, czy jakieś zgłoszenia w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 13, podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. I tutaj jest propozycja, aby delegować pana Michała Franczyka do udziału w rozprawie administracyjnej, w ramach której zostaną przeprowadzone oględziny miejsca zbierania odpadów znajdującego się w Krakowie przy ulicy Ciepłowniczej. Ja dodam, że zarząd zaopiniował negatywnie lokalizację tego obiektu właśnie w tym miejscu, w
stąd też jest wniosek, abyśmy wydelegowali radnych. Bardzo proszę pani Ania Moksa. Jak najbardziej rozumiem, jest to poprawka do paragrafu pierwszego uchwały, w związku z czym zaraz ją poddam pod głosowanie. Czy w dyskusji jeszcze jakieś zgłoszenia są? Nie widzę, w związku z czym poddaję pod głosowanie wniosek formalny pani Ani Moksy, aby do paragrafu pierwszego dopisać jeszcze panią Bożenkę Stanek. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu porządku, do projektu uchwały? Nie można na dwie ręce, nawet to jest karane. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. A teraz poddam pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Jedna osoba. To Bożenka, musimy jeszcze raz przeprowadzić głosowanie, bo tu zbyt wielki automatyzm w liczeniu się pojawił, no i okazało się, że jest nas 20, a pani Ani nie ma, więc 21, a Woźniakiewicz, jakbyśmy dodali Woźniakiewicza, to mamy 22 radnych. Bo pani Ania wyszła, więc jeszcze raz musimy zagłosować. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z poprawką? Proszę o podniesienie ręki. 18. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do punktu 15. Drodzy państwo, to jest podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek położonych w rejonie ulic Gałczyńskiego i Narciarskiej. Drodzy państwo, ja bardzo bym prosił o uwagę, bo już powoli zbliżamy się do końca, także jeszcze chwilkę uwagi. Drodzy państwo, chodzi tutaj o sprawę, która już była przedmiotem jednej z naszych uchwał, a mianowicie o działki położone przy ulicy Gałczyńskiego, gdzie w miejscowym planie zagospodarowania Starej Czyżyny ten teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Natomiast no, charakterystyka tego terenu powoduje, że gdyby doszło do zabudowy, no, te tereny, znaczy nieruchomości położone obok, domy tam się znajdujące, no, mogłyby przy większych opadach ulec zalaniu. I to była taka obawa, z którą przyszli do nas mieszkańcy właśnie tego rejonu, abyśmy pomogli im w tym zakresie, żeby zablokować zabudowę właśnie tego terenu, aby tam pozostał teren zielony. No, szukaliśmy rozwiązań, wnioskowaliśmy, jak pamiętacie, właśnie do studium uwarunkowań, do miejscowego planu zagospodarowania o to, żeby przeznaczyć. Drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę, aby zmienić przeznaczenie tego terenu, ale również podjęliśmy rozmowy z Wydziałem Skarbu, aby mieszkańcy mieli możliwość wykupienia na zasadzie dopełnienia tych działek, tak aby oni sami mogli poprzez posiadanie tych działek no, mieć zabezpieczony swój interes, aby nie pojawiła się tam zabudowa, która mogłaby obniżyć komfort ich życia. No i ostatecznie te rozmowy przyniosły efekt. Efektem jest właśnie propozycja z Wydziału Skarbu, który zgodnie z procedurą, jeżeli sprzedaje działki w tym trybie bezprzetargowym, jako dopełnienia musi występować o opinię do rad odpowiedniej dzielnicy. No i też ta uchwała znalazła się u nas. No i przygotowaliśmy pozytywną opinię, aby no, zapewnić tym mieszkańcom spokój, aby zabudowa tego terenu, inwestycje, które mogłyby się tam pojawić, nie obniżyły komfortu ich życia. Stąd też jest propozycja, aby zbycie tych działek w formie dopełnienia na rzecz tych mieszkańców zaopiniować pozytywnie. Teraz bym bardzo prosił Komisję Zagospodarowania, czy opiniowała pan Michał Franczyk? Bardzo proszę, komisja pozytywna. Otwieram, drodzy państwo, dyskusję. Pani Ania Moksa, bardzo proszę. Drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę. Uzasadnienie nie stanowi integralnej części tej uchwały, więc to jest to opinia pozytywna, natomiast nasza uchwała wcześniejsza była wyraźnym stanowiskiem naszej dzielnicy w tej sprawie.
Dlaczego tu opinię? My dzisiaj odnosimy się do samego zbycia, natomiast w poprzedniej uchwale odnosiliśmy się do kwestii przekwalifikowania tego terenu i wtedy wyraziliśmy stanowisko jasne, że chcemy przeklasyfikować na teren zielony. Także tutaj... Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że było tam kilka wizy lokalnych, bo się miasto tak. Jako dopełnienie. No bo po prostu z nami w tym terenie mało po tym okresie tylko jeszcze woda stała, jak mieszkańcy pokazali, o które teren chodzi i dokładnie, że to jest za duże obniżenie terenu i że musiał ktoś wyrównać tą budowę, to po prostu wiadomo, że miasto pozytywnie do tego. I dlatego jest proponowane, żeby jak najszybciej przekwalifikować to na teren zielony. Tak, tak, tak. Nie, to myśmy we wcześniejszej uchwale wnioskowali o przekwalifikowanie, także dzisiaj opiniujemy pozytywnie. Znaczy może być poprawka, że opiniuje się pozytywnie zbycie działek pod warunkiem przeznaczenia tego terenu jako terenu zielonego. Właśnie nie, bo to jest... Dopełnienie. Znaczy ja bym dzisiaj na chwilę obecną zaopiniował pozytywnie w takiej wersji, a i tak będziemy najprawdopodobniej wracać do tematu. Także na razie byśmy... Pani Bożena stanę, proszę. No tak. Czekają jeszcze na ten. Bo dlatego, że ja chciałam powiedzieć właśnie, że jak ja byłam to już w tamtej kadencji tam na Polskiego, to są niemałe dopełnienia, bo to są gdzieś niektóre są od 2 do 5 arów, a za ar było 4, ja wiem, że 40. Czyli jak było 5 arów, czyli to było 200 tysięcy do zapłaty. Także mieszkańcy powiedzieli, że to nie stać ich na wykup tego. A chyba, że są teraz mniejsze ceny, ale nie wiem. Znaczy też, tak, to też ze względu na te tereny zielone, a po drugie charakter terenu, ten podmokły, no raczej utrudniający zabudowę. Tak. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę głosować. Nie, poprawki nie ma ostatecznie. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16, drodzy Państwo. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na 2013 rok. Drodzy Państwo, jak Państwo pamiętacie, planowaliśmy na ten rok w ramach zadań profilaktyki zdrowia przeznaczyć kwotę 4000 zł na alergie, na środowiskowe alergeny, naturalne i substancje chemiczne i został nawet już ogłoszony konkurs ofert właśnie na realizację tego programu profilaktycznego, którego beneficjentami mieliby być mieszkańcy naszej dzielnicy. Natomiast no, przyczyna, dla której musimy zdjąć te środki, jest dosyć trywialna. Otóż nie zgłosił się żaden oferent, no i nie możemy sobie pozwolić na to, aby ogłaszać kolejny konkurs, abyśmy na 100% te pieniądze stracili, dlatego też zaproponowaliśmy jako zarząd przeznaczyć te środki na cel, który z jednej strony no, zaspokoi pewne ważne potrzeby naszych mieszkańców, a z drugiej strony, który pozwoli wydatkować te środki finansowe. Stąd też propozycja, aby te 4000 zł przeznaczyć na zakup książek dla filii Nowochódzkiej Biblioteki Publicznej, która znajduje się na terenie naszej dzielnicy na dywizjonu 303. I taką też propozycję zarząd przedkłada. 4000 zł przeznaczyć na zakup książek. Dziękuję. Komisja, rozumiem, stanowisko pozytywne komisji. Okej, okay, tu błąd wydany. Komisja rewizyjna, kultury. Niespodzianek. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu, tutaj punkt 17. Drodzy Państwo, to jest punkt ostatni, merytoryczny w podjęciu uchwały, natomiast chciałbym o chwilę uwagi, bo punkt tak naprawdę dotyczący no, przyszłości dzielnic, bo odnoszący się bezpośrednio do zmiany statutu dzielnic. Każdy z Państwa radnych otrzymał projekt nowego statutu dzielnic na maila, który będzie obowiązywał, jeżeli zostanie poddany, jeżeli przejdzie przez konsultacje społeczne, a następnie zostanie uchwalony przez Radę Miasta Krakowa, będzie obowiązywał od przyszłego roku, razem z nową ordynacją wyborczą, która, dodam, jest obecnie w konsultacjach społecznych i którą my już opiniowaliśmy pozytywnie. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie powiedzieć o kilku najważniejszych sprawach, które są w tym statucie. Nie będę wchodził w takie sprawy szczegółowe, ale będę mówił o tych, które są fundamentalne. No, nie przekrzyczę Was, Panowie, nie przekrzyczę Was. Chyba, że o statucie rozmawiacie i chcecie podzielić czymś ciekawym. Drodzy Państwo, jest tutaj kilka istotnych rzeczy w tej propozycji statutu. Po pierwsze, ta propozycja idzie w kierunku wzmocnienia dzielnic, bo przyznaje nam między innymi inicjatywę uchwałodawczą na poziomie Rady Miasta Krakowa, więc jeżeli uznamy, że jakiś problem powinien być przedmiotem decyzji Rady Miasta Krakowa, to nowy statut daje nam taką możliwość, żebyśmy podjęli uchwałę i uchwała ta będzie następnie przedmiotem obrad Rady Miasta Krakowa. Po drugie, daje zarządowi większe kompetencje, większą, mocniejszą pozycję w stosunku do jednostek realizujących, bowiem wszystkie zadania, które są realizowane, muszą być konsultowane i opiniowane z zarządem na wszystkich etapach ich realizacji i planowania, więc tak naprawdę wszystkie etapy, zadania również z ogłoszeniem przetargu, przygotowaniem specyfikacji będą przedmiotem konsultacji i opinii ze strony zarządu, co będzie dla nas no, niezwykle istotnym narzędziem jako dzielnicy, żeby tutaj pewne sprawy nadzorować. W końcu ten nowy statut likwiduje podział środków na zadania priorytetowe i zadania powierzone. To jest o tyle istotne, drodzy Państwo, że do tej pory, jeżeli byśmy patrzyli na strukturę budżetu dzielnicy, każdej z dzielnic tak naprawdę, to mamy 500 tysięcy, 400, zależy od roku i od woli prezydenta i skarbnika, ale w tych granicach na zadania priorytetowe i około 2 milionów na zadania powierzone. Tym, co zadania się różnią, jak Państwo wiecie, że w priorytetowych mamy pełną swobodę z wyłączeniem zasady, że 10% więcej niż 10% nie może iść na promocję, natomiast w zadaniach powierzonych mamy jasno określone cele, a więc możemy przeznaczać te środki, decydować na przykład o tym, która szkoła otrzyma pieniądze na remonty, ale tylko i wyłącznie możemy dać te pieniądze na remonty, jeżeli chodzi o remonty placówek oświatowych. Natomiast likwidacja tego podziału spowoduje to, że my będziemy mieli pełną swobodę dysponowania środkami finansowymi, a więc będziemy w pełni decydowali o tym, w pełni suwerennie o tym, czy dane środki chcemy przeznaczyć na inwestycje, czy na szkołę, czy na jakieś wydarzenie kulturalne, a więc te wszystkie środki, którymi do tej pory dysponowaliśmy w takim ograniczonym stopniu, teraz będą w naszej pełnej dyspozycji. Również zostanie zlikwidowane, to może zbyt mocno powiedziane, dlatego ta likwidacja w uzasadnieniu jest objęta w cudzysłów przeze mnie, bo nie ma dzisiaj formalnie tego podziału na zadania inwestycyjne i bieżące, którego wymaga od nas skarbnik. Dzisiaj są te proporcje takie, że na zadania inwestycyjne mamy mieć 35% co najmniej, no i resztę możemy mieć na zadania bieżące. To się wiąże z tym, że dług publiczny miasta jest obliczany właśnie w zależności od wysokości tych środków i te zadania, które są na zadania inwestycyjne sprzyjają, że tak, są lepszym wskaźnikiem dla budżetu miasta niż zadania bieżące, stąd też zabiega skarbnik o to, żeby zadań inwestycyjnych było jak najmniej, natomiast nowy statut znosi zupełnie ten sztuczny podział i również tutaj będziemy w pełni dysponować tymi środkami, nie będziemy musieli być związani żadnymi podziałami. Kolejna kwestia, w związku z tym, że zostają wprowadzone jedne zadania, a więc nie będzie zadań priorytetowych, powierzonych w zakresie osób niepełnosprawnych, remontów, infrastruktury sportowej i tak dalej, w związku z tym będzie jeden harmonogram. To też jest dosyć duże ułatwienie, bo jak wiecie, no teraz jest cała kartka tych terminów, które musimy dopełnić, aby te zadania odpowiednio zaplanować, następnie zrealizować i rozliczyć, natomiast w przypadku, kiedy będzie jedna pula środków, no to będzie jeden termin, jeden harmonogram i na pewno nam jako dzielnicy niewątpliwie ułatwi to
zadanie. Równie istotne będzie to z punktu widzenia oceny funkcjonowania zarządu, że zarząd nie będzie odpowiadał za realizację planu finansowego. Czy po pierwsze plan finansowy zostanie zlikwidowany? Tutaj pani Ania mówiła o tym, że już wspominała, że będzie to finansowane z budżetu miasta. Znaczy dla nas to jest dobre rozwiązanie, że będzie z budżetu miasta, bo w naszej sytuacji wiecie jak jest. My 30%, znaczy chodzi o to, że my 30% środków, nam 30% środków pochłania czynsz. Innym dzielnicom 10% czy 5%. I są w uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie z budżetu miasta, no to wtedy myślę, że będzie tutaj większe, znaczy większa równowaga, jeżeli chodzi o dysponowanie środkami. Taką mam nadzieję. I to, co istotne, zarząd nie będzie odpowiadał za realizację planu finansowego, ale w tym statucie jest zapis, że po prostu zarząd będzie odpowiadał za realizację zadań. Bo tak naprawdę, drodzy Państwo, jakbyśmy się zastanowili, za co powinien odpowiadać zarząd, no to nie powinien odpowiadać za to, czy kupił odpowiednią liczbę rys papieru, tonerów do drukarek, tutaj nie przekroczył limitów na ogrzewaniu, czy na paragrafie 4300, bo nie to jest istotą samorządu, ale powinien odpowiadać za to, czy dane zadanie, które zostało zaplanowane, zostało zrealizowane, jak ono się miało do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jak to w perspektywie wieloletniej wygląda, a więc za prawdziwą taką politykę lokalną zarząd powinien odpowiadać, a niekoniecznie za plan finansowy, jak to jest do tej pory w statucie. Tak więc to jest dosyć istotna, by nie powiedzieć fundamentalna zmiana, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania dzielnicy i sposób też relacji pomiędzy zarządem a radą jako organem kontrolnym i organem stanowiącym. No i dwie, drodzy Państwo, dwie takie ważne instytucje, które zostają wprowadzone w tym nowym statucie, to jest po pierwsze, to jest inicjatywa obywateli, która tak, chodzi o to, że obywatele mogą zebrać 200 podpisów i wnieść do nas jako Rady projekt uchwały, który zostaje następnie przez nas głosowany, bądź nie. Znaczy musi zostać przegłosowany, ale przyjęty lub odrzucony. O tym trzeba pamiętać, że ostateczna decyzja należy do nas, ale ta inicjatywa uchwałodawcza może dotyczyć tylko i wyłącznie dwóch spraw, wniosków lub opinii. A więc to jest istotne, o tym trzeba pamiętać. No i następnie jest też druga instytucja, to jest instytucja wniosku obywatelskiego. Chodzi tutaj o to, że obywatele również, którzy zbiorą 200 podpisów, występują z wnioskiem, aby zrealizować na przykład jakieś zadanie. Z tym, że tutaj również występują do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. On sprawdza to pod względem formalnym jako funkcjonariusz publiczny i następnie przekazuje jednostce realizującej do dokonania oceny i również do nas przekazuje taki projekt uchwały czy też informacje, ale to my ostatecznie decydujemy o tym, czy dane zadanie ma być realizowane, czy nie realizowane, czy znajdziemy na nie pieniądze, czy nie. Tak więc jest oddanie możliwości inicjatywy mieszkańcom, natomiast no, kwestie decyzyjne ostatecznie pozostają tak naprawdę w naszych rękach, a więc to ostatecznie my rozstrzygamy. Ja myślę, że to dobry kierunek, też zachęci obywateli do większej aktywności, natomiast no, nie odbierze dzielnicy pewnych kompetencji, które są istotne, no bo wiadomo, że w samorządzie chodzi o to, żeby samorząd bazuje na tym systemie przedstawicielstwa, więc my jako przedstawiciele podejmujemy decyzje w imieniu naszych mieszkańców, no bo mieszkańcy nie mogą ciągle tych decyzji podejmować. Natomiast w sytuacji, kiedy taka inicjatywa wprowadzałaby zasadę, że to oni podejmują decyzję, no to w sposób oczywisty ten mechanizm byłby zaburzony. Tutaj nie jest zaburzony, tylko otwiera możliwość wyjścia z pewną inicjatywą obywatelom, natomiast ostatecznie my podejmujemy w tym zakresie decyzję. To najistotniejsze zmiany, natomiast jeszcze są dwa wnioski, które tutaj pozwoliliśmy sobie jako zarząd zawrzeć w tej uchwale. Jeden to jest, chodzi o określenie maksymalne, ogólne określenie obszarów, które są zawarte, jeżeli chodzi o zadania, które realizuje dzielnica. Bo tutaj w paragrafie 3 ustępie 1 tego nowego statutu są wymienione w sposób enumeratywny te wszystkie zadania, które może realizować dzielnica, czy też obszary, których może dotyczyć. Natomiast chodzi o to, żeby one były opisane jak najszerzej. No bo tutaj na przykład moim zdaniem powinno być zapisane, że zamiast tam placówek oświatowych powinno być dotyczących oświaty, dotyczących kultury, żeby tutaj nie wyłączać pewnych obszarów, bo jeżeli mamy katalog zamknięty, no to wiadomo, że wtedy tylko i wyłącznie może być, zadania mogą dotyczyć tylko tych obszarów, które są wymienione. Te, które nie są wymienione, nie mogą być przedmiotem naszych zadań, a to wynika z ustawy o finansach publicznych. Niestety zmiana wprowadzona, że
No nie może być tak, jak do tej pory, że było w szczególności, a więc katalog otwarty, czyli wymienione tylko najważniejsze zadania, tylko najważniejsze tematy, natomiast co do pozostałych, mieliśmy tutaj generalnie wolną rękę. Stąd też ważne jest, żeby jak najszerzej to opisać i to jest jeden wniosek. Natomiast drugi wniosek, no dotyczy tego, co jest najistotniejsze. Myślę w samorządzie, to są środki finansowe, którymi możemy dysponować. No i tutaj jest propozycja, którą już zresztą kiedyś my głosowaliśmy. To jest propozycja, aby ten algorytm dzielenia środków finansowych na poszczególne dzielnice obejmował w 40%, w 40% było dzielone równo na każdą dzielnicę, 40% w oparciu o kryterium ludności i 20% w oparciu o kryterium powierzchni. To jest tak naprawdę algorytm, który dla nas jest najlepszy, bo myśmy to już wyliczali, analizowaliśmy to, ale co istotne, on jest również najlepszy dla większości dzielnic. A więc są największe szanse, że on zostanie przez miasto przyjęty. Co do tego, czy on jest sprawiedliwy, nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie mi jest oceniać sprawiedliwość z punktu widzenia miasta, bo nie jestem radnym miasta. Ja uważam, że dla nas jako dzielnicy 14 jest najsprawiedliwszy i na tym pozostaniemy. Tak, tak. Także taką, drodzy Państwo, mamy propozycję, jeżeli chodzi o statut dzielnicy. Otwieram, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Przepraszam. Jeszcze raz. Czy kto jest za? Ktoś jest przeciw? Drodzy Państwo, jeszcze raz. Kto jest za? 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Jedna osoba się wstrzymała od głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I drodzy Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu, drodzy Państwo, punkt 18. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Bardzo proszę, czy przewodniczący komisji problemowych mają jakąś informację? Pani Zofia Ziarkowska, pierwsza się zgłaszała. Bardzo proszę. Więc ja chciałam powiedzieć z przykrością, że dwa razy odbieraliśmy obwódki, ponieważ pierwszy raz właściwie w skandalicznym stanie przedstawione były te obrótki. Urządzenia siłowe tam przy Adamku były trzy uszkodzone, ale oprócz tego to były piachem zanieczyszczone podesty tych urządzeń. O co ja się dopominam od dawna, żeby oni to zmiatali, ale wchodził taki pracownik, który uważa, że trzeba by jednego stójkowego postawić, żeby tam stał cały czas i zmiatał. Ja mówię, nie, raz dziennie zmiećcie, bo taki macie obowiązek, bo dzieci się ślizgają na tym piachu strasznie. No, oczywiście musiałam zażądać, żeby na następny odbiór przyszedł pan, który bierze pieniądze, bo jak pracownika przyśle, no to w interesie pracownika nie leży przyjmowanie naszych uwag i on opędza się przed tymi uwagami jak przed muchami, właściwie się nie można z nim dogadać. No więc wczoraj był, bardzo dobrze były przygotowane. Wszystkie urządzenia były naprawione, wszystkie uwagi były zrealizowane, było posprzątane, były z piaskowic, też piasek był zamieciony, bo na tych obrzeżach piaskownicy też jest pełno piachu. Na chodniku przy piaskownicy jest pełno piachu, a wczoraj było posprzątane wszystko. Natomiast chciałam powiedzieć, a nawet pety na sikorki zamietli, bo tam jest tona petu. Ja nie wiem właściwie, czy te dzieci palą papierosy, bo ogródek niby ma być dla dzieci, ale wygląda na to, że to raczej się zdarza. Dla alkoholików, bo tam mam chyba obrożenie z Magdalena Siedzkiego. Wjeżdżają samochodami, namioty rozkładają ognisko. No i poprzednim razem było strasznie dużo tych petów. Także
Medweckiego, to znaczy jak się w kierunku zachodnim idzie lewym chodnikiem, to cały chodnik był zanieczyszczony psimi odchodami. To ja nie wiem, do mamy psi wybiega, a psy nam zanieczyszczają chodniki. To dosłownie aż przykro było iść. Na środku chodnika Pani Zosiu, nie pani, pani Zosiu, ale zapisz w którym miejscu i wystąpimy do MPO z prośbą o informację. Jedną uwagę podejmę, ja już pani Ani to zgłaszałam wczoraj, że w ogródku, tam gdzie pani Halina jest radną, Medweckiego, jakbyśmy tam weszli, to tam ktoś był robotnik i kopał dół normalnie, wyjął ogrodzenie naszego ogródka, jeden element, kopał dół i tak... Już jest zakończone. W kierunku Piaskownicy. Tak, tam była jakaś usterka, oni to robili, już dzisiaj zakończyli, założyli już ogrodzenie i jest tylko założony kawał chodnika, ponieważ jest wyjęte i jeszcze mają na pewno dzisiaj, czyli bo ja widziałam, jest... To ogrodzenie założyli? Ogrodzenie jest założone i tam już jest dziura zasypana. No ja w każdym razie pytam tego człowieka, kto panu zezwolił, czy ogródek jest własnością Rady Dzielnicy, czy wy pytaliście kogoś w ogóle, czy można kopać w tym ogródku? No na pewno nie, bo no tak weszli i kopali, myśmy się bali, że ktoś tam wpadnie, nogi sobie połamie. Niemniej sprawdźmy, co to było. Bożenka sprawdź, kto to tam robił, no bo faktycznie bez względu na to, że to szybko zrobili, pewnie to odpowiednio zabezpieczyli. Mieli zgody. To wszystko, Pani Zosiu? Czy? Tak. Pani Ania Brydniak, bardzo proszę, potem Pan Bogdan Krupa. Pani Aniu, proszę dać znać, to pismo napiszemy, nie ma problemu, żebyśmy ich zdyscyplinowali, jeżeli są takie problemy. No to my już przygotujemy, Pani Aniu, tylko proszę powiedzieć, kiedy pismo, dobrze? Pan Bogdan Krupa, bardzo proszę. Drodzy Państwo, Pan Bogdan Krupa. Samolot. Tak, nie, tam jest taka sytuacja, że no ogrodzenie jest jakie jest, no jest to ogrodzenie zrobione, można powiedzieć, no ogólnie rzecz biorąc liche, tak można powiedzieć, liche, tak z punktu widzenia technicznego jest liche. Ale jest. Nawiasem mówiąc, Zbyszek nawet wziął mi tam jedną nakrętkę ręką, o której tu nie wiem. A, no to już wiemy kto. Proszę mi powiedzieć. Chciał udowodnić wykonawcy, że po prostu jest to źle zrobione i w każdej chwili to może ktoś ukraść. On wie, że jest dobrze zabezpieczone nakrętki i tak dalej, a ja mu pokazałem, tak. Panie, no jak to. I jest. Zwracam uwagę, że chociaż wszystko ma nakrętkę. Bardzo słusznie, Zbyszek to zrobił, bardzo słusznie. Ręka i barwa. Jeszcze wykonawca powiedział, że to brakło pieniędzy, tam są trzy przesła. Jak jest wejście do szkoły 52, jak jest wejście i to tam jest od razu po nasze ogrodzenie. I tam są trzy przesła, które brakuje. No pytaliśmy się, ile by takie przesła kosztowały. Złona, że kradnie. W cenie 600 zł byłby to w stanie, że tak powiem, dorobić te trzy przesła. Także
Znaczy, no nie wiem, no pasowałoby ewentualnie jakieś te 600 zł mu dołożyć, żeby te przesła zrobić. Ja prosiłem, żeby wziął spawarkę i żeby te wszystkie nakrętki obspawał. No wtedy no, to już jest większe utrudnienie, prawda, żeby że się nie na tego powiedział, że to zrobi. No to no to całe szczęście, no ale te trzy przesła by się przydało tam. Sprawdźmy, Bożenko, sprawdź, jakie to są koszty. Pani... Ja chciałam powiedzieć faktycznie, to ogrodzenie to jest porażka. To są wyrzucone pieniądze. I mieliśmy już na komisji, o tym się rozmawiali, że zaproponujemy w przyszłym roku ze środków na jedną część ogrodzenia, a to ogrodzenie wykorzystamy na uzupełnienie, dlatego że to jest bardzo duża ilość metrów i duży koszt na jeden rok dla nas. I po prostu podzielimy to na dwa etapy. Ale faktycznie ogrodzenie to są wyrzucone bardziej na wodę, a w zasadzie nadają mi na ogrodzenie. No ogrodzenie to jest zrobione z elementów ogólnie dostępnych, ludzie to kradną, wynoszą na działki, my wiecznie to uzupełniamy, a to nie ma sensu. To wkładać do interesu tylko... Są ogrodzenia wymyślone z płaskowników i one są trwałe. One są trwałe. Spawane, nie ma lepszych. Nie ma lepszych. Tak. Jeszcze nikt nie wymyślił lepszych. No to chyba, że kłótę jakieś nie wiadomo jakie. Dlatego nie ma sensu uzupełniać, bo... Planować się. Zapisz, Alu. Pan Marek Sadowski, bardzo proszę. Ja dzisiaj akurat byłem na tym konfliktu, znaczy się ten pan i pospalam to. To muszę powiedzieć, że jest parę środków ukradzionych. Ten pan chyba przyszedł, bo widzę, że przy jednym jest odcięta śruba, ale odciął, ale nie dokręcił. Ja ją odkręciłem. Wziąłeś. Ja wziąłem, tylko patrzył, musi to odkręcić. Daj sprawdzić, Bożenka, żeby dopilnować to na górę. Nic nie daje, to trzeba się jeździć. Dziękuję bardzo panie Marku. Czy jeszcze sprawa informacji? Proszę. Drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę. Przy bloku 19 w chodniku są wrośnięte korzenie i samochody. Będziemy czytać. 4 razy w koło. Nie zauważyłem, że gdzieś tam coś wyrastało, wyrastało. Może tam pracy pomoże, że to na drugim kurku gdzieś. A 19, a też tam jest, ale 19, a jest ogrodzone. Ale czyli nie ma tych samosiei? Nie, bo sobie panu chodziło, ale też poszło od razu, bo to byłem świadkiem tego. No to sprawa, sprawę należy uznać za nie było. Pani Ania Moksa, bardzo proszę. Ja chciałam jeszcze prosić, żeby zawojskować do Zutniku, o przyczynie tych szafów, czy na ulicy Narciarskiej 29-30 zero bloków. Dużo ogrodzenie w Arkudę. Jeszcze raz, ale Narciarska 29-30. Tam dzieci chodzą do szkoły wieczorem. No jest nieciekawie, bo te krzaki nie zajmują pół chodnika. Jeżeli dzieci chodzą na ulicę, to muszą z tym chodnikiem, ma ciężko i na to trzeba przyjrzeć. Zresztą co roku są dzieci rady. Dziękuję bardzo. Na torowisku pomiędzy ulicą Gorczyńskiego na przystanku, a ulicą Sęczarną to torowisko, to przejście brakuje kilka płytek. To napiszemy do Zikitu, to też zapisz, Alu. Okay. Wystąpimy, żeby tam faktycznie. Okay. Pan Marek Sadowski, bardzo proszę. Marek, słuchaj. Po drodze, po drodze. To mi o to chodzi. Ja widzę, że ktoś to projektował, ale na miejscu nie był. Zaprojektowana brama wjazdowa do wykaszania, a w pośrodku bramy wjazdowej kosztuje zero. To jest naprawdę na tych pracowników, panu nie dało się przesunąć tego przesła o jedną okonarę, nie? No dało się, proszę pana, ale my mamy 33 metry, mówi, od rogu do tego, zgodnie z projektem, na to nie było trzeba, więc że to wszystko wytniecie, czy z tego nie wiem, jak jest. Znaczy brama wiadowa jest na wzrost drzewa? Na środku jest. Przepraszam, nie, no, nie na środku. Znaczy nie, będzie, drodzy państwo, jeżeli chodzi o ten... Ale mówią, że to jest młode, że można... Drodzy państwo, jeżeli chodzi o ten psi wybieg, z którym mamy tyle problemów, ostatnio dostaliśmy z Zikitu informację, że będzie tam wizja lokalna i, no i będziemy musieli całościowo spojrzeć na problem, no bo to czas najwyższy faktycznie, żeby te wszystkie problemy rozwiązać, bo... No bo to jest jednak, no pokazuje nieudolność tej instytucji, jaką jest Zikit. Pani, jeszcze pani Ania Brydniak, bardzo proszę. Ten sprawy, to jest dla kogo, a ten zlecenie.
Pan Bogdan Krupa jeszcze w sprawie przego... Nie, nie, ja jeszcze w sprawie tych wybiegów za to. No, nie wiem, czy to myślę, pan Czarno zaproponuje, może się mylę, ale chciałem zaproponować coś takiego, że ten drugi, jak gdyby, wybieg, żeby dać do gestii, powiedzmy, klubowi, czy znaczy, że oni tam mieli takie zajęcia trenerowe ewentualnie, jakby się nauczali. Oni tam mają, ćwiczą te ognie, kublane to różne rzeczy. Znaczy, drodzy Państwo, obawiam się, że mogłoby to być zostać źle odebrane, bo Zikit w mieście, realizując tą inicjatywę budowy psich wybiegów, no właśnie taki cel sobie postawił, żeby były takie miejsca, gdybyśmy dzisiaj chcieli zmieniać ich przeznaczenie, no to byłoby to problematyczne, aczkolwiek rozumiem intencje, Panie Przewodniczący. Czy jeszcze w sprawach przewodniczący komisji? Drodzy Państwo, to przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje w zarządu. Drodzy Państwo, ja tu w informacjach zarządu mam kilka informacji. To jest tak, na podstawie upoważnienia między sesjami podjęliśmy uchwałę dotyczącą zbycia działki przyciepowniczej. Tutaj zaopiniowaliśmy pozytywnie zbycie działki. To jest jedna opinia, którą wydaliśmy. Później ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji. Tutaj budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Cieślewskiego. Panie Piotrze, tutaj zaopiniowaliśmy negatywnie. Czyli tutaj odnieśliśmy się też do tych, bo potem wpłynęły do nas protesty ze strony mieszkańców. Także my jakby przewidzieliśmy tą sytuację i zaopiniowaliśmy wcześniej negatywnie tą inwestycję. Drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata, szczególnie pani Reginie Zadeńskiej, pani Annie Brydniak i panu Michałowi Franczykowi i wszystkim pozostałym, którzy uczestniczyli w tej akcji Sprzątania Świata. W tą sobotę minioną odbyła się inauguracja drugiej edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to 18 października w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego o godzinie 16 odbędzie się wykład Ustrój Samorządu Krakowa prowadzony przez doktora Ryszarda Kozioła z Uniwersytetu. Natomiast potem będzie spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Kazimierzem Barczykiem. 18 października. W listopadzie i w grudniu, no to będziemy o sesji sobie jeszcze rozmawiać, to będziemy zwoływać. O 16. Tak? O 16. Nie wiem, gdzie. 18 o 16. Dobra, tyle z mojej strony. Macie jakieś informacje? Pan Marek Ziemiański ma informację. Aha, jeszcze drodzy Państwo, jeszcze właśnie. Drodzy Państwo, jeszcze szczepienia, bardzo duża prośba, bo mamy już informacje o szczepieniach. Konkurs ofert na szczepienia wygrały w tym roku 3 podmioty. ZOS Medycyna Pracy, ScanMed Multidemis i Centrum Medyczne iMed. Bardzo proszę jeszcze o chwilkę uwagi, drodzy Państwo. Natomiast w związku z tym, że w tym roku szczepienia będą kierowane tylko i wyłącznie do osób powyżej 65 roku, co mogłoby nas narazić na pewne reperkusje, gdybyśmy zorganizowali szczepienia w tej siedzibie dzielnicy, no bo wiadomo, przyszliby też mieszkańcy, którzy mogliby nie osiągnąć takiego wieku, ale jednak chcieć się zaszczepić. No wiadomo, że ostatecznie na nas musieliby wyładować swoją złość. Postanowiliśmy w tym roku nie robić szczepień tutaj w dzielnicy, ale tylko w tych trzech miejscach, w tych trzech podmiotach, które wygrały konkurs ofert na szczepienia i też będzie taka informacja na tablicy. Wygrała firma ZOS Medycyna Pracy z ulicy Ciepłowniczej, ScanMed Multimedis, spółka akcyjna Jana Pawła II i Centrum Medyczne iMed Jana Pawła II 41. Drodzy Państwo, każdy z Was dostanie taką informację i też prośba, żeby na tablice informacyjne to wrzucić, przekazać mieszkańcom, że po prostu w tych punktach będą realizowane szczepienia od 14 października do 14 października do 30 listopada, z tym, że przypominam, że tylko i wyłącznie te szczepienia są adresowane do osób powyżej 65 roku życia. Pamiętajcie, no niestety nie możemy młodszych osób szczepić. To wynika z przepisów.
to daje... Na ciepłowniczej to ci, którzy szczepili kiedyś. Tak. Ale na Jana Pawła to nowe. To którzy w ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku, a jeszcze nowi. Pan Marek Ziemiański chciał jeszcze? To już później stali. W przyszłym tygodniu, tak, Łukasz, w przyszłym tygodniu ruszają trzecia edycja zajęć fitness. Ogłoszenie rozesłaliśmy drogą elektroniczną. No i również pojawiły się w naszej gazecie dzielnicowej, ale jeżeli, znaczy do tej pory tradycją było, że rozwieszaliśmy to również na klatkach. To prawda, powodzeniem się to cieszy bardzo dużym, już jest powyżej 120. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Już jest powyżej 120 osób. No niemniej jednak, jeżeli Państwo uważają za stosowne rozwiesić u siebie w okręgach, to są plakaty. To kiedy rusza? 21-22. Ale to są, to już nie mają szansy nie się zapisać? Mają szansę, są cztery grupy. No. Każda grupa, wiadomo, że nie wszyscy, którzy się zapisali, od razu przyjdą na te zajęcia i będą uczestniczyć. Każda grupa, powiedzmy, po 20-30 osób przyjmie. Bo to są na dużych salach. Majaczyki? No proszę. Wiekowo na 100% będziemy. Znaczy dwa. Znaczy, tak. To tak jak było w poprzednich latach, jest to dobierane i wiekowo, i terytorialnie, czyli staramy się pogodzić te dwie rzeczy. Dziękuję bardzo panie Marku. Także zapraszamy na fitness. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące, czy w sprawach bieżących ktoś chciał zabrać głos? Pan Piotr Nowak, bardzo proszę. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo. Cześć Leskiego. Jest Cześć Leskiego. Ten czerwony, pan myślę? Pokazał mi ten teren, który... To tu chyba jest, tak? Ja mam taką prośbę. To jest teren zalesiony. Tutaj na tym terenie jest to około 20 drzew. Pomiędzy lipcem a sierpniem deweloper albo podlewa, albo przygrobi, bo te niestety drzewa giną. Mam prośbę do zarządu, aby wystosować pismo. Już przygotowali. Przygotowaliśmy pismo, także wyjdzie jutro. Staramy się odczytywać myśli radnych. Jeszcze powiem jedną rzecz. Deweloper w czerwcu przyniósł sobie gruz na ten teren, gdzie ten gruz został szybko zabrany, może dalej. Dziękuję bardzo panie Piotrze. Czy jeszcze w sprawach bieżących ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego punktu, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś chciałby wygłosić oświadczenie lub komunikat? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do punktu 22. Zamykam oficjalnie obrady sesji nadzwyczajnej i Państwu bardzo serdecznie dziękuję.